On the streets of old Milwaukee was a young boy walking. It was said by the men who lived there, beware of that boy. Cześć, zapraszamy Was na podcast o Milwaukee Bucks w ramach Magic Basketball. Ja nazywam się Wojtek Kowalik, a ze mną jest Adam Michalik. Cześć Adam. Cześć. Zaczniemy z przytupem. Co, Janis MVP? Wiesz co, ciężko powiedzieć. To ja oczywiście bym mu życzył albo jemu, albo Davisowi, ale boję się, że cała reszta może, że tak powiem, nie wydać, bo no nie zostanie gościem MVP, który, wiesz, będzie ciągnął zespół, nie wiem, powiedzmy na czwartym, piątym, szóstym miejscu konferencji, jeśli tak będzie. Myślę, że gdyby oni się tam, wiesz, łapali, powiedzmy, do pierwszej trójki w konferencji, to on by wchodził w dyskusję. Wiesz, patrząc historycznie, to on z roku na rok się poprawia. Jeśli on się w tym roku poprawi, albo jeśli, nie wiem, spróbuje przynajmniej na przykład nauczyć się, choć nie wiem, co robił przez całe wakacje, ale jeśli na przykład dołoży chociaż cień rzutu za trzy, to ja nie widzę przeszkód. Byleby tylko, wiesz, cała reszta drużyny nie była takim, wiesz, kamieniem u nogi, tylko pomocą. Co, wydaje mi się, że jeżeli wygrają 50 spotkań i on będzie miał takie statystyki, nawet jak miał w poprzednim sezonie, to myślę, że szanse są spore. No szanse są spore, bo wiesz... Hardenowi można się już nie chcieć, bo on 3 lata zapieprzał na to, żeby zostać MVP. Też rzadko się zdarza, żeby rok po roku ten sam zawodnik wygrał. LeBron może nie wejść w ogóle do play-off. Uuu. Może, znaczy wiesz, ja powiem ci tak, oglądałem ten mecz przedsezonowy, on wyglądał bardzo fajnie, ale Zachód wygląda tak mocno w tej chwili, że... Tam się może wszystko stać. Oni mogą, wiesz, Lakersi mogą skończyć z przewagą parkietu, mogą skończyć poza playoffami i to w ogóle nie będzie dla mnie zdziwienie, ani trochę. Wiesz, no kto jeszcze może zostać? Może zostać Davis, który dla mnie jest takim samym przypadkiem jak Janis, bo no jeśli jemu pomoże troszkę drużyna, to też nie widzę przeszkód. Chociaż mam takie wrażenie, że gdyby Janis i Davis grali na takim poziomie, wiesz, bo oni mieli takie miesiące, takie okresy typu, nie wiem, rzuty 4-5 meczy pod rząd, kiedy robili statystyki z kosmosu. Kiedy, wiesz, otwierałeś sobie rano, wstając jakieś statystyki, wiesz, z meczu i się zastanawiasz, jak to w ogóle można robić i to któryś mecz z rzędu. Natomiast później bywało tak sobie, ale... No tak, bo to chyba masz 2 sezony temu i Janis był w czołowej 25 kategoriach. Zbiórki, chyba bloki, przechwyty, asysta chyba też nawet był w pierwszej 20 i w punktach. Natomiast wiesz, jeśli on będzie na takim poziomie nawet jak jest teraz, ale jeśli cały Milwaukee się troszkę podciągnie, to on jest dla mnie kandydatem do pierwszej trójki. Nawet u Bukmacherów jest, wiesz, na trzecim miejscu. Z całym szacunkiem, ale jeżeli Christian Wood będzie walczył o skład, no tam trochę ta ławka jest krótka, jakby tak spojrzeć, i tu nawet jedna kontuzja może dużo, dużo znaczyć i mieć duże znaczenie, jak ktoś wypadnie na 10-15 spotkań przy poważniejszym trochę urazie. Ta ławka, może ona nie jest jakaś super krótka, ale ona jest jakaś tak dziwnie ułożona, typu masz, nie wiem, no, dwóch centrów, którzy są do siebie podobni, typu Lopez z Hensonem, masz Makera, który nie wiadomo, czy ma być centrem, czy ma być czwórką, bo on już był chyba na wszystkim próbowany, jeśli chodzi o te pozycje podkoszowe. Wiesz, ilość niewiadomych jest taka, że ten sezon się może skończyć bardzo dobrze albo bardzo źle. A jak się skończy bardzo średnio, tak jak w zeszłym roku, to ja się boję, że się mogą posypać głowy. Raz, że głowy... Chociaż tutaj myślę, że będzie miał jeszcze, wiesz, spory kredyt zaufania, jeżeli chodzi o Budenholzera, ale będzie to ciekawe, co, jak będzie podchodził Janis do przedłużenia kontraktu. Jeżeli dalej, wiesz, dalej będzie to tak wyglądało, że Milwaukee, okej, wchodzi do playoffu, ale pierwsza runda i dzięki nara, no to on może się zacząć zastanawiać, czy to jest sens, pomimo tych deklaracji miłości do miasta, to jednak może się zacząć zastanawiać, czy nie warto spróbować wygrać coś gdzie indziej. No jesteśmy w takim momencie, kiedy te super teamy się tworzą, kiedy wygląda na to, że może, że skończyły się czasy, kiedy jedna gwiazda mogła pociągnąć cały zespół, no już nie mówię do tytułu, ale przynajmniej do finałów konferencji, no pomijając LeBrona, bo on jest powiedzmy, że poza klasyfikacją, ale faktycznie może tak być. No, co prawda wschód nie jest jakiś wybitnie mocny i ja gdzieś
w swojej rozpisce przedsezonowej stawiałem, że może nawet Milwaukee będą w stanie się bić o przewagę parkietu. No ale tak jak mówię, no, pytanie też, jaki kredyt zaufania dostanie trener od zarządu, bo no, przyszedł nowy trener. Myślę, że jakiś czas na to, żeby ten zespół po swojemu poukładać, będzie miał. Pytanie, czy w Milwaukee jest na tyle dużo cierpliwości, żeby po sezonie, w którym... Bo to może być... Jeżeli on się skończy tak jak sezon poprzedni, czyli gdzieś tam miejsca 6, 7, 8 i mam wrażenie, że patrząc na potencjał ludzki, to jest dużo poniżej oczekiwań, no to pytanie, na ile jeszcze jest duża cierpliwość zarządu. Ja myślę, że tu cierpliwość akurat będzie, wszystko będzie zależało od tego, jak wypadną w playoffach, bo mamy tak, mamy Milwaukee, które w zeszłym sezonie, tak jak mówisz, te miejsca właśnie dołu konferencji wschodniej, bilans 44-38, to było 15 miejsce w lidze, siódme miejsce, pierwsza runda playoffów z Bostonem, dziękuję i do widzenia, tak? Z tym, że ta pierwsza runda i to odpadnięcie w pierwszej rundzie to nie było, no nie był to taki knockout bokserski, bo Bucks się jednak pobili dosyć myślę mocno. Nawet, że wiesz co, przy innym trenerze, nie ujmując nic Prontiemu, ale przy innym trenerze, przy prawdziwym trenerze doświadczonym, oni to pierwszą rundę by przeszli, bo jeżeli tam chyba Jason Terry zagrał 20 minut w tym ostatnim meczu, ile dobrze pamiętam, przegrali to bardzo, bardzo, bardzo te fragmenty, kiedy grał Tyler Zeller. I to tak naprawdę zdecydowało. No trochę takie błędy, być może no, debiutanta, można tak powiedzieć. On walczył też o swoją pozycję, o swoją posadę, bo myślę, że gdyby przeszedł Boston, ciężko powiedzieć, żeby potem była autostrada do finałów konferencji, ale myślę, że gdyby w drugiej rundzie jeszcze też oni powalczyli potem z Filadelfią, to ten sezon mógłby być bez zmiany szkoleniowca. To niewykluczone. Natomiast no, skończyło się jak skończyło. Ja myślę, że generalnie w momencie, kiedy Jason Kidd tracił swoją pracę, to tam już był już plan na wyjęcie kogoś z troszeczkę większym doświadczeniem niż pan Pranti. No, ale czemu nie? No, gdyby to wszystko się udało, gdyby te tryby zadziałały, no tak naprawdę Milwaukee może to by była przesada, że o włos te playoffy przegrało, no ale chociażby ten mecz, który się kończył dogrywkami, gdzie Middleton rzucał jakąś szaloną trójkę na remis, a chwilę przed tą trójką była taka sytuacja, która po prostu mnie wyprowadziła z równowagi, gdzie Eric Bledsoe tak sobie bardzo elegancko spuścił krycie i jeszcze później ten sławny wywiad, kiedy on bardzo ładnie zapytał, who the fuck is Terry Rozier? Kurczę, to są playoffy, nawet takie detale potrafią tam zdecydować o tym, czy ostatecznie wygrasz tą serię, czy nie wygrasz. I być może brakowało tam po pierwsze, tak jak mówisz, rozsądniejszego szkoleniowca, który troszeczkę bardziej umie reagować na to, co się dzieje na parkiecie. Może trochę brakowało ich doświadczenia w playoffach. No Bledsoe z jednej strony nie jest świeżakiem, ale z drugiej strony no, jakoś super ograny w playoffach też nie jest. A tak jak mówię, no, z jego wypowiedzi, szczególnie tych początkowych, no było widać, że on po prostu albo robi dobrą minę do złej gry, albo po prostu zlekceważył swojego przeciwnika i to tak totalnie. No zgadza się. Czyli w tym sezonie mamy nowego szkoleniowca, mamy trochę zmian kadrowych, bo odszedł Jabari Parker, to taka główna strata. Doszli Brook Lopez, mamy człowieka, trenera Ersana Iliasowe, jest DiVincenzo, wybrany w drafcie, i Pat Connaughton. Tak, no oni jeszcze teraz cały czas w tych grach przedsezonowych się przewija Shabazz Muhammad i Christian Wood, który wszedł do Ligi Letniej razem z drzwiami. Został tam wybrany do pierwszej piątki i mam wrażenie, że on może jakieś tam miejsce w trakcie sezonu znaleźć. Natomiast co do Jabariego Parkera, ja mam wrażenie, że nie tyle odszedł zawodnik, co odeszły dwa jego schorowane kolana i kontrakt, który niekoniecznie w przyszłości mógłby być dla Milwaukee wygodny. 2 lata, 40 milionów, po 20 milionów za sezon, ale tak jak mówisz, duże problemy zdrowotne. W zeszłym sezonie Jabari 31 spotkań, czyli tak naprawdę ciężko zaliczyć go do strat po stronie Milwaukee, no bo ten wkład jego nie był jakiś bardzo duży. Wiemy też o problemach w obronie Parkera. W jego miejsce Ersan Iliasowa. Myślisz, że to jest wzmocnienie tak naprawdę, te ruchy kadrowe w tym sezonie, czy bilans wychodzi na zero? Ja myślę, że te ruchy kadrowe, one wyglądają jak taki dosyć przemyślany plan na mocne rozciągnięcie gry, bo i Iliasowa, i Brook Lopez to są goście, którzy są w stanie wyciągnąć wysokich spod kosza i postrasznych
zaznaczyć rzutem za trzy. I tutaj ja to doskonale rozumiem i to jest wszystko pomyślane pod to, żeby Janis miał więcej miejsca i żeby mógł sobie swobodnie wjechać pod kosz i kogoś pod tym koszem zdemolować. Natomiast to, co mi się troszeczkę nie podoba, to są dwie rzeczy. Na jednej z tych gier przedsezonowych, które oglądaliśmy, Iliasowa wyglądał no, dramatycznie kiepsko i wyglądał jak drewniany czy tam zardzewiały gość. Może to jest kwestia po prostu wejścia w sezon, może to jest kwestia zagrania kilku tych gier, natomiast no, nie prezentował się specjalnie dobrze. Natomiast co do Bruka Lopeza, o ile naprawdę nie można mu odmówić tego, że odpowiednio ustawiony jest w stanie dać bardzo fajną opcję w ataku, o tyle cały czas mnie martwi taka obrona podkoszowa i zbiórki, bo tych zbiórek bardzo brakowało w zeszłym sezonie i samo dodanie Bruka Lopeza tutaj tego problemu nie naprawi. Ja szczerze mówiąc nie wiem, na ile to było realne, bo to się wydarzyło dosyć wcześnie w off-season, natomiast zastanawiam się, czy był do wyjęcia na przykład Aaron Baines z Celtics, który sobie przedłużył umowę na 2 lata za 11 milionów. Nie był to duży kontrakt, to co prawda jest środkowy w takim starym stylu, czyli klocek, którego nie da się przepchnąć i od którego tyłka możesz się odbić, ale ja mam wrażenie, że szczególnie w obronie taki gość by im się przydał. Natomiast mówię, patrząc na te ruchy, które były, one, widać w nich pewien plan i widać w nich pewien sposób gry, który no, szczególnie w ataku umiem sobie wybrać. Ja ci powiem szczerze, że bardzo podoba mi się to podpisanie kontraktu z Brookiem Lopezem, bo to jest zawodnik, który jeszcze 2-3 sezony temu rzucał po 20 punktów na mecz. On, jasne, nie ma dużo zbiórek, ale statystycznie drużyny lepiej wypadają w zbiórkach, jeżeli on jest na parkiecie. Czyli zapewnia więcej zbiórek przez odpowiednie ustawienie, zastawienie, zapewnia więcej zbiórek partnerom. I myślę, że w systemie obrony Budenholzera on się dobrze sprawdzi. I też ten sam aspekt, o którym mówiłeś, czyli możliwość rozciągnięcia parkietu, bardzo, bardzo dużo daje, bo robi dużo miejsca, wyciągając obrońcę spod kosza, i robi dużo miejsca dla Janisa, który też notabene zobaczymy, jak będzie w tym sezonie wyglądał w rzutach z dystansu, bo Atlanta bada, dobrze wyglądała w rzutach z dystansu, lubi, jak jego zawodnicy rzucają i myślę, że będzie tutaj trochę też naciskał na Janisa, żeby nie bał się podejmować tych prób, bo było widać, że gdzieś ta blokada jest, że on dużo myśli o tym, że ta skuteczność z półdystansu i dystansu nie jest taka, jak on sobie wymarzył. Jeszcze słowo a propos Lopeza, bo to też nie jest tak, że mi się ten transfer zupełnie nie podoba, mało tego, ja wręcz myślę sobie, że to może być jeden z lepszych transferów tego off-season. Bo tak, to no, dokładnie. Tam chyba 3 miliony. On im zabiera raptem 3 miliony w salary, to wiesz, porównując to, nie wiem, do jakiegoś Mozgowa, to jest po prostu kradzież sezonu. Więc no było, nie było, jest to zawodnik, którego lepiej... Za takie pieniądze, dokładnie. Uważam, że to wiesz, wynika z tego, że miał trochę zmarnowany sezon w Lakers poprzedni, natomiast myślę, że tutaj Milwaukee on się odbuduje i będzie miał spore szanse nawet na Most Improved Player, patrząc na te statystyki z poprzedniego sezonu. Jasne, natomiast mi też gdzieś tam myśląc już o tym, bo pewnie za chwilę sobie przejdziemy do tej pierwszej piątki, mnie też zastanawia to, jak on będzie, inaczej, czy on będzie wychodził jako pierwszy center, bo mamy tak, mamy Johna Hensona, który zarabia według mnie sporo za dużo, jak na jego grę, jego potencjał jeszcze, ja nie umiem do końca jego potencjału ocenić, bo mam wrażenie, że jego na troszkę więcej stać, natomiast o ile on też potrafi tą obronę rozciągnąć, o ile też potrafi gdzieś tam wyjść nawet na obwód za jakimś rzucającym centrem, o tyle pod koszem, no przykro mi, ale jeżeli spotka się chociażby z takim Embiidem, to no, przy masie i przy takiej ogólnej no, posturze Johna Hensona, no to ten Embiid go zje, strawi i pewnie mu się nawet niespecjalnie odbije. I o ile, tak jak mówię, nie martwię się o ustawienie w ataku, o tyle cały czas mi brakuje takiego centra, który jest w stanie naprawdę solidnie obronić pomalowane. Bo owszem, jest tam masa gości, którzy mają fantastyczny wingspan, mają fantastyczny zasięg, ale czasem pomimo
tego, że NBA oczywiście idzie teraz w kierunku rzucania z dystansu, czasem przydaje się gość, który stoi w pomalowanym i od którego się po prostu zgadza się. No tak, takiego typowego rim protektora w Milwaukee nie ma, ale trafiłem na ciekawą statystykę, że drużyny ogólnie grające przeciwko, jak Brook Lopez jest na parkiecie, dają mniej rzutów spod kosza, czyli on trochę takim straszakiem jest, jeżeli chodzi o tą obecność jego pod koszem, więcej jest wtedy u dystansu, jest dystansu rzutów, ale tak jak mówisz, no wszystko będzie zależało pewnie od przeciwników, no bo myślę, że tu Embiid, no to jest w stanie zjeść i Lopeza, i Hensona, i pewnie Makera. No i właśnie, tu przechodzimy płynnie do Tona Makera, który wyglądał jak w zeszłym sezonie, wyglądał jak połączenie pająka z latawcem w jednym z meczów reprezentacji z Filipinami, kiedy doszło do bójki. Ja miałem taką małą refleksję, bo on się rzucił na tego przeciwnika w trakcie tej bójki i on wykonał taki jakiś, nie wiem, skok, naskok, wyciągając kolana do przodu i szczerze mówiąc, gdybym, jak sobie myślę o takim, nie wiem, środkowym, który jest pewien swojego atletyzmu, jest pewien swojego ciała, to pierwsza rzecz, o której taki człowiek jest w stanie sobie pomyśleć, to podejść do tego człowieka i go po prostu zabić rękoma, a nie opadać na niego jak latawiec. I to może to jest jakaś moja nadinterpretacja, ale to miałem wrażenie, że troszeczkę mówi o tym, na ile on się czuł pewien swojego ciała. Natomiast widzieliśmy go obaj dwa dni temu na takim otwartym treningu i ja nie jestem w stanie na oko ocenić, ile on przytył, ale myślę, że minimum 10 kilo. Wygląda jak chodzący posąg. Na pewno nabrał sporo masy mięśniowej i myślę, że z niego jeszcze będą mieli Bucks. No to jest dla mnie bardzo polaryzujący zawodnik, bo oczekiwania były duże, kiedy on był wybierany w 2016 roku. Ten sezon był dużym dosyć zawodem, poprzedni sezon tak samo zasadniczy. No i potem mamy te playoffy, o których wcześniej mówiliśmy, w których pokazywał no, genialne przebłyski, jeżeli chodzi o grę w obronie. I tak naprawdę to myślę, że będzie taki sezon prawdy dla niego, kiedy jest nowy trener, czysta karta, te nadzieje może wreszcie i potencjał, który w nim jest i wszyscy myślą, że gdzieś tam w nim drzemie, że wreszcie będzie w stanie pokazać i tak jak mówisz, no wygląda wreszcie poważnie, wygląda wreszcie jak dorosły mężczyzna, dzięki temu, że przybrał trochę na masie i no jestem bardzo ciekaw, czy będzie w stanie wygryźć Lopeza z pierwszej piątki, bo myślę, że Lopez zacznie ten sezon, a zobaczymy, jak to będzie potem dalej wyglądało. Znaczy ja szczerze mówiąc, naprawdę jestem ciekaw tego ustawienia, no bo wiadomo, że na pewno będzie grał Janis, na pewno będzie grał Chris Middleton, natomiast kto jeszcze z wysoki? Wiesz, no masz Johna Hensona, który było, nie było, zarabia te 11 milionów i co tak na dzień dobry sadzasz go na ławce. Dla mnie generalnie Henson jest, no nieładnie mówiąc, do wytransferowania. Szczególnie przy tych wzmocnieniach, które są. Czyli mamy Brooka Lopeza, mamy Tona Makera i ja mam wrażenie, że chyba Tonowi Makerowi mogą Bucks na dłużej zaufać. Natomiast też były takie momenty na tej grze treningowej, że grali naraz i Maker i Lopez i to wcale nie wyglądało źle. Natomiast były też takie momenty, kiedy grali przeciwko sobie, obaj na centrze i Maker niemiłosiernie tego Lopeza objeżdżał i niemiłosiernie mu uciekał. I to też jest warte zauważenia, że człowiek, który ma fantastyczny zasięg, który umiał rzucać, bo rzut ma, który teraz troszeczkę masy przybrał, cały czas jest sprawny i jest ruchliwy. Może to będzie za dużo powiedziane, że to jest taka troszeczkę uboższa wersja Janisa, ale to może być naprawdę sensowny zawodnik. Dużo, dużo na pewno pracy przed nim, ale też tego czasu trochę ma. Pytanie, to które też padło na początku, ile cierpliwości jest w Milwaukee i czy on gdzieś też w pewnym momencie nie posłuży jako element jakiejś większej układanki do ściągnięcia kogoś w wymianie. Znaczy, tak jak mówię, ja mam wrażenie, że to może być taki sezon, po którym ktoś sobie zada ważne pytanie, czy nadal jesteśmy zespołem, w cudzysłowie, zespołem mienia Matta McDermotta, czyli mamy potencjał, może w następnym sezonie się uda, bo ten potencjał na papierze jest i o ile na przykład taka Indiana, z którą mam wrażenie, że Bucks w tym roku mogą bezpośrednio konkurować o przewagę parkietu, o ile taka Indiana w zeszłym sezonie, zobaczymy jak będzie w tym, ale w zeszłym sezonie zagrała troszeczkę ponad stan, o tyle mam wrażenie, że Milwaukee od kilku sezonów grają troszeczkę poniżej tego swojego stanu i trochę poniżej potencjału. No na pewno, bo tutaj w zasadzie co sezon o Milwaukee się mówi w kontekście
no, głównie przez Janisa, tak, że to jest drużyna, która wreszcie powinna wystrzelić, wreszcie powinna namieszać i w kontekście czarnego konia, natomiast zawsze te oczekiwania gdzieś są zawiedzione, zwłaszcza fanów Milwaukee, bo te wyniki nie są na miarę oczekiwań jednak, przynajmniej do tej pory, ale myślę, że zmiana trenera da dużo, bo na sezonie zasadniczym, ja tutaj spokojnie myślę, że w granicach 50 zwycięstw jest to realny wynik. Optymistyczny, ale realny. Pamiętając to, co Budenholzer robił z Atlantą, która no, nie była naszpikowana jakimiś gwiazdami, owszem, tam byli naprawdę bardzo solidni zawodnicy, ale no, chociażby Al Horford jeszcze nie miał aż takiego statusu, jak ma teraz. Pamiętaj, że on w tym składzie nie miał kogoś takiego jak Janis. I mam wrażenie, że te próby, które były wcześniej, gdzie mam wrażenie, że cały pomysł na grę Milwaukee zasadzał się na tym, żeby rzucić piłkę do Janisa i za mocno mu nie przeszkadzać. Teraz się może troszeczkę zmienić, żeby nie tyle mu nie przeszkadzać, co pomóc zrobić warunki do grania, a jeżeli on nie będzie miał tych warunków, ewentualnie będzie miał naprawdę naprzeciwko siebie bardzo solidnych obrońców, to żeby miał komu tą piłkę odegrać i żeby te strzelby zza łuku swoje zrobiły. Bo myślę, że tutaj myśl trenerska może sporo poprawić. No na pewno. Liczę tutaj na poprawę w obronie, bo Atlanta zawsze, no może poza tym poprzednim sezonem, ale to jaki to był sezon, wszyscy wiemy, wykonanie Atlanty i tam było polowanie na piki. Ale zawsze Atlanta była w obronie, no to była taka trójwizytówka Bada i tu liczę, że też dosyć szybko w Milwaukee to zacznie funkcjonować, bo to nie jest dużo odmienny w założeniu system, który on preferuje od tego, co chciał robić Heat, tylko po prostu pomysł dobry i chyba tutaj po prostu będzie dużo lepsze wykonanie, jeżeli chodzi o Bada i myślę, że to jest główny tutaj jakby strefa do poprawy, jeżeli chodzi o Milwaukee. Powiedz mi, co myślisz o ustawieniu Janisa na centrze, bo Heat się przed tym bronił, to było w ostateczności, kiedy ostatnia kwarta była już mocno tam powiedzmy w plecy, ale jeszcze wynik można było wyciągnąć, to dopiero wtedy się decydował na ustawienie Janisa na centrze, a normalnie w trakcie sezonu bronił się rękami i nogami. Myślę, że Bad nie będzie się bał ustawiania Janisa pod koszem jako, znaczy w zasadzie nie pod koszem, ale jako centra. Ja myślę, że to jest spokojnie eksperyment do zrobienia. Na pewno zależy to od tego, jak się będzie układał sezon i jak się w zespół wkomponuje na przykład Lopez, jak będzie chciał Budenholzer ustawiać Makera, bo tego jestem bardzo ciekaw, bo mam wrażenie, że Maker się może sprawdzić zarówno na centrze w niektórych ustawieniach, jak i na czwórce. Natomiast no, co do Janisa na centrze, ja mam wrażenie, że on jest w stanie w tym momencie zagrać na każdej pozycji, może poza dwójką, bo no, tego rzutu brakuje i dać sobie radę, no on sobie spokojnie da radę z kozłowaniem piłki i czasem miałem wrażenie, że jeżeli reszta zespołu jest w stanie na tyle rozciągnąć swoim ruchem obronę, to on może tej piłki praktycznie przez całe posiadanie nie oddawać, tylko kończyć punktami. Według mnie to jest człowiek na tyle uniwersalny, że on się w wielu ustawieniach sprawdzi. Mało tego, ja czekam nawet na taką próbę zagrania takim ekstremalnie wysokim składem. I myślę, że to może się też pojawić w trakcie sezonu, a jeśli nie w trakcie sezonu, to w trakcie pre-season, kiedy naraz na parkiecie zobaczymy i Janisa, i Tona Makera, i Brooka Lopeza. Tak, i zobacz, i wtedy tak naprawdę jesteś w stanie ustawić rzucający obwód i jednego Janisa, który wjeżdża pod kosz. Plus na przykład albo Erika Bledsoe, który jest w stanie nakarmić ich wszystkich jakimś dobrym podaniem, jakąś sensowną asystą. Albo Brogdona, który też umie rzucić. No tak, tu jeszcze Middleton by być na dwójce ustawiony, jeżeli bardzo by zależało na tym, żeby to była wysoka, długa piątka, tak, zamiast Brogdona. I... To już by była piątka, która no, zasięg ramion miałaby taki, że pewnie jakby się złapali, to mogliby objąć boisko. I tutaj jeszcze wrócę na chwilę do tego, co mówiłeś o obronie. Milwaukee ma teraz po pierwsze trenera, który umie tą obroną zarządzać, a po drugie ma ludzi, którzy fizycznie mają fantastyczne warunki, żeby bronić. Oni się muszą tego bronienia po prostu nauczyć, bo oni są mobilni, mają fantastyczny wingspan i to myślę, że jakbyśmy tu zsumowali wszystkich zawodników, powiedzmy startowych piątek, czy generalnie tych zawodników, którzy gdzieś tam się przewijają w meczach,
to Milwaukee byłoby gdzieś w czubie NBA, jeśli chodzi o ten parametr. Tam jest masa młodych ludzi, którzy są bardzo dłudzy, w sensie i wysocy, i mają ogromny zasięg ramion. To jest wymarzony materiał do obrony. Ale wtedy, tak jak mówię, czasem brakuje tego jednego klocka pod koszem, który jak już ten przeciwnik nam wjedzie pod kosz, to mógłby go zatrzymać. Natomiast co do ustawień, ciężko mi coś przewidywać, bo myślę, że może się zacząć od trzęsienia ziemi nawet. Jeśli Budenholzer będzie chciał coś testować, to myślę, że będzie miał na to zielone światło. A co masz na myśli? Jakie ustawienia mogą być takim trzęsieniem ziemi? A tak jak mówię, no, ja jestem bardzo ciekawy, czy on się zdecyduje na wpuszczenie naraz Brooka Lopeza, Tona Makera i Janisa. To może być bardzo duży niewypał, albo to może być naprawdę bardzo ciekawe ustawienie. Ja wiem, że to na papierze wygląda po prostu jak jakiś sen wariata, ale chociażby w tej grze przedsezonowej Maker i Lopez obok siebie wyglądali naprawdę sensownie. I nawet przy takim ustawieniu jeszcze bym tam widział miejsce dla Janisa. Ale no, pożyjemy, zobaczymy. Ja mam trochę obaw odnośnie Makera, jeżeli chodzi o jego rzuty za trzy, bo ten pierwszy sezon, o ile ta skuteczność była fajna, to w zeszłym sezonie już tutaj był regres i jestem ciekaw, czy on ten swój rzut będzie w stanie znaleźć i wrócić do tej skuteczności, która była około 38% w pierwszym sezonie, natomiast poprzednim poniżej 30%, więc no musi być przynajmniej około 35%, żeby ten obrońca go nie zostawił na obwodzie. I jeżeli będzie trafiał, to jest to naprawdę potężna broń. Dokładnie, to jest kolejny człowiek, który może obronę rozciągnąć. No mamy oczywiście Chrisa Middletona, który przez cały sezon grał bardzo solidnie, a już w ogóle playoffy miał takie, że naprawdę zastanawiałem się, czy on coś zjadł, wypił, czy wypalił. Może wszystkiego po trochu, natomiast no, wyglądał po prostu jak kosmita momentami. On kończył te playoffy, jeśli dobrze pamiętam, ze skutecznością z gry w okolicach 60%. To jest, przy czym to nie były dwa rzuty na mecz. Także no on ciągnął jak mógł w tych playoffach Bucks do przodu. Dokładnie, no nie bał się wziąć odpowiedzialności na swoje barki i naprawdę, no, czapki z głów, bo ja byłem pod dużym wrażeniem i nie spodziewałem się aż takiej, tak dobrej gry ze strony Chrisa. Tak, także no ja myślę, że mają na czym Milwaukee budować. Mają Janisa, miejmy nadzieję, że na długo. Mają Chrisa Middletona, mogą sobie teraz wysokimi troszeczkę rozciągnąć obronę przeciwnika. No to pogadajmy z sekundę o pozycjach 1-2, bo mamy Erika Bledsoe, którego no ja nie do końca jestem fanem. Może ze względu na to jego mało ciekawe zachowanie w trakcie playoffów, natomiast no choćby te jego okoliczności odejścia z Phoenix też mi się niekoniecznie podobają. I szczerze mówiąc zastanawiam się, czy za te pieniądze nie dałoby się znaleźć jakiegoś bardziej sensownego rozgrywającego. Ale, żeby nie malować wszystkiego na czarno, Bledsoe ma też plus. To jest przede wszystkim gość, który jeśli się zepnie, umie bronić, umie przechwytywać. I świetnie wyglądał razem z Janisem, kiedy obaj szli do kontry. I to też warto o tym pamiętać, że Milwaukee to był jeden z tych zespołów, który naprawdę w tych kontrach nawet test oka taki, nie patrząc na żadne statystyki, przechodził świetnie. No inna sprawa, że Janis to jest taki gość, który do tej kontry biegnie w czterech krokach i on jest za chwilę na drugiej stronie boiska. Natomiast tak, no Milwaukee mają jeszcze Malcolma Brogdona, czyli człowieka, który był nawet najlepszym rookie w pewnym momencie, któremu jeśli dopisze zdrowie, też może być bardzo, bardzo sensownym zawodnikiem. No mamy na dwójce Tonego Snella, z którym ja mam wrażenie, że cały czas Bucks wiążą duże nadzieje. On z tych oczekiwań chyba nie do końca się cały czas wywiązuje. Zarabia wcale niemałe pieniądze i zobaczymy co dalej, bo to może być taki sezon, po którym ktoś w końcu przyjdzie i powie: szanowny panie, no albo zaczynamy grać, albo się rozstajemy. Natomiast tak, są sensowni zmiennicy, bo jest Pat Connaughton, jest rookie Dante DiVincenzo, o którym myślę, że będzie jeszcze okazja kiedyś więcej powiedzieć, który w ogóle miało nie być w drafcie, a który tak naprawdę w pojedynkę wygrał Villanowie ostatni mecz w Final Four. Mamy Matthew Dellavedovę, który mam wrażenie, że jest
niestety już na takiej równi pochyłej i ten, powiedzmy, półtora czy dwa sezonu temu był naprawdę bardzo fajnym gościem. Natomiast teraz powiedzmy, że jest różnie. No, zresztą warto pamiętać o tym, jak wyglądała organizacja gry Bucks, zanim trafił do nich Bledsoe. No, tam za Jasona Kidda w tej pierwszej połowie sezonu bywało bardzo różnie. Ja tak po cichu trzymałem kciuki, jak już się dowiedziałem, że trenerem zostanie Babenholzer. Czy może Bucks się nie pokuszą o jakąś paczkę transferową na wyciągnięcie Schroedera z Atlanty? I to by była bardzo fajna historia, bo trener by zabrał swojego rozgrywającego. Natomiast tam znaków zapytania było milion. No, przede wszystkim ja nie byłem do końca przekonany, czy taki gość może się wkomponować w zespół. Natomiast co do samego rozgrywającego, pozyskali też Tima Fraziera, natomiast czy będzie z nim podpisany kontrakt, chyba jeszcze nie ma tej informacji. Ja się zastanawiam, czy w ogóle on dostanie kontrakt jakikolwiek, na pewno był testowany. Więc co do samego rozgrywającego, ja myślę, że tu przydałby się, może nie do pierwszej piątki, ale do konkretnych ustawień, jakiś taki bulldog w typie Pata Beverleya, który mógłby po prostu niektórym przeciwnikom bardzo mocno utrudnić życie i być tym, kim na przykład De La Vedova był parę sezonów temu. No dokładnie, no przydałby się też ktoś taki. Frazier ma podpisany kontrakt na ten sezon za minimum, jednoroczny kontrakt. Okay. Wracając do Erika Bledsoe, wiesz co, ja go lubię jako koszykarza. No tak jak mówisz, no te trochę odpychają mnie te aspekty poza parkietem, te wywiady, w których ja odniosłem trochę wrażenie, że on myśli, że jest najlepszym rozgrywającym, o ile nie koszykarzem w całej lidze, i ma pretensje do wszystkich dookoła, że oprócz niego nikt tego nie wie. Taki syndrom Johna Walla troszkę. Trochę tak, że ja przeciwko całemu światu i po prostu gdzieś tam coś chyba u niego nie do końca styki w pewnym momencie grają, ale myślę, że on u Mike'a Budenholzera będzie bardzo ważnym ogniwem, zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę. To jest ostatni rok kontraktu, więc on będzie też grał o kontrakt. Wiadomo, że to jest zawsze motywacja i ten rok kontraktowy jest zawsze trochę lepszy. No grają po prostu zawodnicy też trochę na statystyki, ale to jest tak naprawdę, no zależy jak oceniać tych dotychczasowych trenerów, którzy byli w Phoenix, czy których miało wcześniej Bledsoe, no to tak naprawdę to jest pierwszy taki prawdziwy, poważny trener. No, zależy jak to ocenia Jeffa Hornacka, ale no różnie z tym wcześniej bywało. Więc ja tutaj myślę, że to będzie dobry sezon w jego wykonaniu i jest potrzebny do rozciągnięcia gry, bo może postraszyć trójką, będzie potrzebny w obronie i myślę, że tutaj jest no, pewniakiem do tej pierwszej piątki do rozgrywania. Czy Milwaukee z nim przedłużą kontrakt? Nie wiem, bo myślę, że te 15 milionów, które on teraz zarabia, to będzie dla niego za mało, żeby na takich samych warunkach przedłużać umowę. Jeszcze pytanie, czy on będzie chciał przedłużyć kontrakt z Milwaukee? Patrząc na te jego wypowiedzi, będzie pewnie szukał jakiegoś większego trochę rynku dla siebie i większego miasta, większego klubu. Pewnie nie zdziwiłbym się, jeżeli ten aspekt sportowy i możliwość rywalizacji jest u niego na dalszym planie i będzie się liczył przede wszystkim. Fajne miasto do życia i dobry kontrakt i tyle wystarczy, a byłaby to szkoda, bo on był, myślę, że jest to wartościowy zawodnik, który ma jeszcze sporo w sobie do pokazania. On ma sporo do udowodnienia przede wszystkim, bo mógłby tym swoim krytykom, w tym mnie, po prostu dobrym sezonem mógłby zamknąć usta. No ja oglądałem to, jak on się prezentował teraz w tych meczach treningowych. No wyglądał bardzo dobrze. Dobrze bronił, robił sporo przechwytów. Wyglądał tak, jak faktycznie chciałoby mu się grać. A miał takie momenty, na przykład w playoffach, no, w których wyglądał jak jedyne, co by mu się chciało, to zejść do szatni i skończyć udzielać wywiadu, albo skończyć bronić. Terry Rozier go zjadł po prostu w tych playoffach. Był taki moment, kiedy Terry Rozier go po prostu upokorzył. No. Jeszcze tylko słowo o Tonym Snellu, bo ja myślę, że on do pierwszej piątki idealnie pasuje. To jest gość, który nie będzie się domagał piłki, nie będzie się domagał rzutów, nie będzie gdzieś machał rękami, miał pretensji, że hej, byłem wolny na skrzydle, nie podałeś mi. Też obrońca nie może go zostawić na obwodzie, bo ma naprawdę bardzo dobrą skuteczność, jeżeli chodzi o rzuty za trzy punkty. Kontrakt na pewno ciąży, no bo to są duże zarobki jak na wkład, jaki wnosi do drużyny, no ale na pewno nie spodziewałbym się po nim gwiazdorzenia i jakichś tutaj pretensji o swoją rolę w drużynie. Co po prostu gość, który wejdzie, zrobi swoje, to co go się poprosi, bez słowa zejdzie do szatni i tyle. Oby tak było, ja się też zastanawiam, czy na dwójce, tak jak na przykład w playoffach, nie będzie w starting five wychodził Brogdon, bo takim ustawieniem Milwaukee grało z Bledsoe i Brogdonem. Natomiast ta pozycja numer dwa jest dla mnie tak jak center
taka troszkę niepewna do przewidzenia, bo wiemy, jak Milwaukee grało, wiemy, kto teoretycznie się tam może znaleźć, ale myślę, że dużo będzie zależeć od tego, jaki pomysł ma trener na ten sezon, no bo myślę, że możemy się zgodzić, że no, pozycję rozgrywającego no, na dzień dobry na pewno zobaczymy Ricka Bledsoe, na trójce zobaczymy Chrisa Middletona i na czwórce będziemy widzieć Janisa. Przynajmniej na papierze, bo wiadomo, że na boisku to się wszystko może płynnie zmieniać. Natomiast tych trzech pewniaków mamy. Co do centra, no tak jak rozmawialiśmy, może to być Lopez, może to być Henson, może to być Tonmaker. Myślę, że Tonmaker sobie spokojnie też poradzi jak silny skrzydłowy. Co do rzucającego obrońcy, to myślę, że tutaj już jest kwestia tego, co zdecyduje Budenholzer i na jaki pomysł na grę jest się w stanie, inaczej, do jakiego pomysłu na grę jest w stanie tych swoich rzucających obrońców dostosować. Bo no, mamy Snella, mamy Brogdona, to są troszeczkę inni zawodnicy. Myślę, że Brogdon dużo fajniej będzie wyglądał jako taka troszkę oszukana dwójka podzielona na jeden, czyli taki drugi rozgrywający, który oprócz asysty może rzucić. Także sam jestem ciekaw, no myślę, że jeszcze off-season może nam, znaczy ten pre-season, przepraszam, te gry przedsezonowe mogą nam dać kilka odpowiedzi. Na razie jesteśmy na takim etapie, że żadnej z tych oficjalnych gier Milwaukee jeszcze nie rozegrało. Także czekamy z niecierpliwością. Dobrze, mówiliśmy też o potencjalnych transferach. To myślę, że możemy wzorem chyba każdej innej drużyny NBA powiedzieć dwa słowa, bo już się takie plotki pojawiły. Powiedzieć dwa słowa o tym, jakie możliwości ma Milwaukee, jeżeli chciałoby się szarpnąć na transfer Jimmy'ego Butlera, bo wczoraj pojawiła się taka informacja, że Minnesota zaoferowała Butlera za Chrisa Middletona i ta oferta była bardzo szybko odrzucona i szczerze mówiąc ja się ani trochę nie dziwię, bo ciekaw jestem, na ile realne są te plotki o zainteresowaniu ze strony Bucks, bo no wątpliwości moich w stosunku do Butlera jest w tym momencie bardzo wiele, bo oczywiście nie można mu odmówić zaangażowania, nie można mu odmówić umiejętności, natomiast troszeczkę nieładnie wygląda to, że te młode drużyny, do których on wchodzi, niekoniecznie się z nim dobrze dogadują, a tutaj połowa składu i większość tych zawodników, na których Milwaukee stawia, to są jednak młodzi ludzie. I o ile, nie wiem, być może Jimmy Butler dogada się z jednym czy z drugim, to po prostu trafi się ktoś, kto stwierdzi, znaczy przy kim Butler stwierdzi, tak jak, nie wiem, powiedzmy przy Townsie, że no, mógłbyś trenować więcej, a wolisz grać na konsoli. No myślę, że byłby problem szatni Jimmy i w Chicago. To było widać i w Minnesocie teraz, że no nie wiem nawet, jak to, wiesz, to tak naprawdę określić, ale jest tam jakiś problem w szatni. Często reszta drużyny nie za bardzo za nim przypada. To chyba z charakterem jest trochę problem Jimmy'ego. Poza tym to jest ostatni rok w kontrakcie. No i jak tak naprawdę, jak oceniasz szansę, że jeżeli nawet Milwaukee by się zdecydowało na pozyskanie go, to jak oceniasz szansę na to, że on ten kontrakt przedłuży, że zostanie w Milwaukee na dłużej, a nie po sezonie, nie powie po prostu? Wiesz co, ja myślę, że Milwaukee, jeśli byłoby zainteresowane, to musieliby mieć naprawdę no, jednoznaczną deklarację z jego strony, czy tam, nie wiem, jakiś cyrograf pod stołem podpisany krwią i wypisany kurzą łapką, że on ten kontrakt przedłuży, bo inaczej ten transfer po prostu nie ma sensu. No nie chcąc oddawać Middletona, a myślę, że Middleton, biorąc pod uwagę to, jak gra i jaki ma kontrakt, jest gościem drugim po Antetokounmpo, o którego kontrakt powinno się Milwaukee po prostu zabijać i modlić, żeby to wszystko nadal tak wyglądało, jak wygląda. No, owszem, można złożyć z innych zawodników paczkę i ja, szczerze mówiąc, na przykład bez żalu oddawałbym, nie wiem, no na przykład Tonego Snella plus Eric Bledsoe. Tylko wtedy pewnie zrobi nam się troszeczkę dziura i wrócimy, jeśli chodzi o rozegranie, do pierwszej połowy zeszłego sezonu. Ale tak teraz patrząc na zarobki, no to paczka na przykład Tony Snell, John Henson, czemu nie? No myślę, że tutaj Minnesota nie przyjęłaby takiej oferty. Henson dla mnie w tym momencie jest negatywną wartością, jeżeli chodzi o wysokość kontraktu. I tu by trzeba było jeszcze pewnie pikami to trochę uzupełnić i przekonać. Natomiast to jest opcja bardzo mało, myślę, prawdopodobna. Jimmy oczywiście tam podał kilka zespołów, które
które brał pod uwagę. Później z tej listy chyba już zdążył zrezygnować. Tak, przerzucił się na Miami. Gdzieś mu też tam tak, nawet wyciągnęli internauci, zawsze wiecznie czujny Twitter, stary wywiad, gdzieś tam miał 20 parę lat, że nigdy nie założy koszulki tak, Miami. Nigdy nie założy koszulki. Internet nie zapomina, niestety. Ja myślę, że jak ktoś założy agencję, która po prostu monitoruje na wczesnym etapie kariery każdego sportowca jego tweety i usuwa, i zarobi po prostu miliony na tym. No to mała dygresja a propos tweetów i internetu. Krótko po drafcie właśnie nowemu nabytkowi Bucks, czyli Donte DiVincenzo, wyciągnięto tweety z chyba 2012 czy 2013 roku, które wyglądały troszeczkę tak, jakby w trakcie ciężko zakrapianej imprezy jakiś kolega zabrał mu telefon i napisał, że lubię uprawiać miłość w taki, a nie inny sposób, albo nie lubię was wszystkich. Natomiast tak jak mówię, żyjemy w czasach takich, że internet nie zapomina i choćby takie drobnostki, takie głupoty, bo to umówmy się, jeśli gość ma 21 lat, a to było jakieś 7-8 lat temu, to jakie to ma znaczenie w tym momencie? Ale komuś się jednak chciało i do takich rzeczy się dokopa. I tutaj nie mówimy o gwieździe typu Jimmy Butler, a mówimy o rookie. Natomiast ja nie wierzę w ten scenariusz z Jimmy Butlerem. Nie wierzę z dwóch względów. Tak naprawdę Milwaukee mam wrażenie, że nie jest w stanie, inaczej, może byłoby w stanie, ale nie chce zaoferować jakiejś bardzo dużej paczki za Butlera, a z drugiej strony myślę, że Butler nie wiązałby swojej przyszłości z Milwaukee. Chyba że fantastycznie by się, nie wiem, polubili z Janisem, stworzyliby po prostu jakiś morderczy duet, ale to jest po prostu jakiś kącik imienia Pudelka już teraz. No po prostu nie wierzę w to. Nie, myślę, że to też by się chyba troszeczkę w sprzeczności stało z tym, jak to Milwaukee jest budowane. Tak, tylko mnie zastanawia jedna rzecz, bo Milwaukee to nie jest miejsce, do którego wolni agenci będą się zabijali, żeby tylko tam podpisać kontrakt. I nie wiem, czy to nie będzie tak jak w przypadku chociażby Toronto i Kawhi w tym roku, czy wcześniej OKC i Paula George'a, że warto jednak spróbować mieć rok czasu na przekonanie, jak już nie mówię teraz w tym momencie o przypadku Jimmy'ego Butlera, ale w zasadzie to może być dla nich jedyna droga na pozyskanie jakiejkolwiek gwiazdy. Jeżeli ktoś jest w tym momencie dostępny, bo w ten sam sposób przecież trafił do nich Eric Bledsoe, że już bardzo chciał odejść i Phoenix wzięło praktycznie to, co się pojawiło. No, ale wiesz, jednak status Erika Bledsoe w lidze, a status Jimmy'ego Butlera to jest jednak troszkę inne rzeczy. To nie porównuję tego, absolutnie nie porównuję tego, ale o sam fakt mi chodzi, że Bledsoe po prostu przyszedł w momencie, jak już chciał odejść i Phoenix też go musieli już wypchnąć i w tym momencie, że już takie właśnie... Milwaukee muszą chyba celować w takich zawodników, którzy z tych klubów chcą odejść, no bo z całym też szacunkiem do Ersana Iliasowy, to jest człowiek trenera, wartościowy zawodnik, bo ja nawet też jak sprawdzałem te statystyki, to on, ten pierwszy sezon, który grał w Milwaukee po powrocie z Europy, to ma w zasadzie takie same statystyki, jak miał w poprzednim sezonie, czyli to jest gwarancja 10 punktów na mecz, wiesz co dostajesz, wartościowy zawodnik, no ale nie ma tego efektu. Ja jestem ciekaw, ile on będzie dostawał minut, akurat dla niego naprawdę nie widzę za dużo miejsca. Ja tu oceniam 20-25 minut, myślę, że będzie grał. To bardzo optymistycznie. Optymistycznie myślisz? Tak. Ale zobaczymy, zapisuję, będę monitorował. Ja się zgadzam co do tego, że to może być szansa jedna na milion, natomiast patrząc realistycznie, to Milwaukee może też iść, zagrać troszkę pokerowo i z pełną świadomością tego, że okej, mamy Janisa, mamy Erika Bledsoe w roku kontraktowym, mamy Chrisa Middletona, który jest w gazie ewidentnie, mamy centrów, którzy nam troszeczkę mogą pomóc, nie są jakimiś wybitnymi gwiazdami, ale powiedzmy, że w niektórych ustawieniach mogą dać radę, to stawiamy wszystko na jedną kartę i próbujemy go wyciągnąć nawet na ten rok. Natomiast tak jak mówię, bardzo oszczędnie gospodarowałbym tymi zawodnikami, których chciałbym oddać na miejscu Milwaukee. Ja myślę, że jeżeli tutaj cena by była niewygórowana, no to jasne, ale kompletnie nie dziwię się, że Middleton od razu został weto postawione i absolutnie Milwaukee nie rozważa możliwości takiej wymiany, chociaż też jestem ciekaw, bo na ten następny sezon Middleton ma opcję zawodnika, jeżeli chodzi o kontrakt i nie sądzę, żeby on tutaj, ten kontrakt jest bardzo przyjazny dla drużyny, bo to jest 13 milionów za sezon, gdzie myślę, że
już w zeszłym sezonie pokazał, że jest wart więcej i na pewno ktoś się pojawi z wyższą ofertą. Więc nie sądzę, żeby on te 13 milionów na przyszły sezon wziął, więc on też tak naprawdę jest w mojej ocenie ostatni już sezon w tym kontrakcie przed podpisaniem nowego. Zresztą jestem ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie, bo może się nagle okazać, że po sezonie Milwaukee zostaje z Janisem i z niczym więcej. Tak naprawdę jest kontraktem Johna Hensona i Tonego Snella. Czyli z ręką w nocy. No, i właśnie tutaj wracamy do tego pytania na początku, które ci postawiłem, że czy to nie będzie nagle Janis się rozejrzy i powie tak, kurczę, gdzie ja jestem. I nie będziemy mieli kolejnej sagi transferowej, że jednak jeszcze przy 2 latach w kontrakcie Janis powiedział, dobra, koniec, dziękuję bardzo. Znaczy, powiem tak, no żyjemy w takich czasach, kiedy od strony transferowej zdarzyć się może naprawdę wszystko, natomiast myślę, że jeżeli ktoś w Milwaukee troszeczkę jest w stanie rozsądnie podrapać się po głowie, to tak naprawdę powinien zrobić, co się tylko da, żeby Middletona zatrzymać. No myślę, że jemu kontrakt w okolicach 20 milionów to też nie byłaby przesada dla niego i myślę, że znajdzie się kilka drużyn, które taki kontrakt mogłyby mu dać. Być może trzeba go będzie niestety przepłacić, też pamiętając o tym, że było nie było, on ma 27 lat. Natomiast patrząc na to, jak wyglądał w playoffach, patrząc na to, jak solidny był przez cały sezon, bo no wiele można o nim powiedzieć, on nie zawsze ma takie przebłyski, jakie miał w playoffach, natomiast on bardzo rzadko ma mecze, które zawala. Jako solidna druga opcja on naprawdę bardzo dawał radę w tym roku. Też świetnie wyglądał na tym otwartym treningu, gdzie momentami miałem wrażenie, że on gra troszeczkę w innej lidze niż cała reszta, bo on i bronił, i asystował, i rzucał, no robił wszystko z szerokim uśmiechem na ustach. Także dla mnie no oczywiście wiadomo, że tą gwiazdą numer jeden i celem numer jeden oczywiście jest Janis i jego utrzymanie, natomiast na drugim miejscu powinien być Middle. Widać, że on do Janisa pasuje i myślę, że takimi zawodnikami trzeba by było obudowywać Janisa. Natomiast jeśli okaże się, że Middletona się zatrzymać nie da, to myślę, że podczas przyszłego off-season Milwaukee może grać wabank i próbować ściągnąć, nie wiem, no bardzo fantazjując, no kogoś na maksymalny kontrakt. Choćby Klaya Thompsona, czemu nie? No, oczywiście szanse na to, że on chciałby być w Milwaukee, oceniam jako niewielkie, ale dlaczego nie? Ja myślę, że Chris Middleton jest wysoko na liście priorytetów Milwaukee i myślę, że też niewyrównanie tej oferty Chicago dla Jabari Parkera też tutaj jest wymowne, i bo myślę, że w podobnych kwotach będziemy się poruszali, jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktu Middletona i przypuszczam, że ktoś w biurze Milwaukee podrapał się po głowie, zastanowił i stwierdził, że jednak te pieniądze będą potrzebne na przedłużenie umowy z Middletonem, przypuszczam, że nawet powyżej trochę 20 milionów milionów dolarów za sezon Middleton dostanie. On powinien zostać w tej drużynie, moim zdaniem, bo tak jak mówisz, idealnie uzupełnia Janisa, widać, że to gra i ten poprzedni sezon były wcześniej wątpliwości i problemy zdrowotne, natomiast cały sezon zagrał, cały sezon poprzedni, więc już tych trochę wątpliwości rozwiał i myślę, że może liczyć na dobry kontrakt, no tylko jeszcze musi utrzymać tą formę z poprzedniego sezonu i z playoffów w tym sezonie. Dobrze, mamy pierwszą piątkę ustaloną, mamy troszeczkę przegadanych tych naszych zmienników, no to zabawmy się w taką małą wróżkę. Powiedz mi, gdzie widzisz, na jakim miejscu widzisz Milwaukee w przyszłym sezonie, w konferencji, wybiegając już całkiem daleko w przyszłość, czy oni zajdą w playoffach, bo zakładamy, że do nich wejdą oczywiście, czy zajdą w playoffach troszeczkę dalej? Wiesz co, myślę, że tej pierwszej trójki na wschodzie oni nie ugryzą. Boston, Toronto i Filadelfia myślę, że są poza zasięgiem. Chociaż w przypadku Filadelfii, no tu mogą być kwestie też związane z kontuzjami zdrowotne. Ja oczywiście tego nie życzę Filadelfii i chciałbym, żeby Embiid zagrał cały sezon. By tutaj absolutnie nic się nie wydarzyło, ale wydaje mi się, że ta trójka, jeżeli będzie zdrowa, nie będzie żadnych problemów zdrowotnych, to jest poza zasięgiem. I tak jak mówiłeś wcześniej, będzie wojna o przewagę własnego parkietu z Indianą, te miejsca 4-5. Wydaje mi się, że w granicach 48-50 zwycięstw w sezonie regularnym to jest taki realny scenariusz dla Milwaukee. Czy uda się wygrać to czwarte miejsce? Myślę, że nie. Myślę, że jednak Indiana będzie miała lepszy sezon od Milwaukee i Milwaukee skończył na piątym miejscu. Wydaje mi się, że mogą odpaść w pierwszej rundzie playoff. Czy może się ten scenariusz powtórzyć? Raczej widzę to w ten sposób. To ja mam minimalnie bardziej optymistyczny scenariusz, bo o ile zgodzę się z tobą, że ta pierwsza trójka wydaje się być poza zasięgiem, z tym, że wydaje się dla mnie,
Natomiast jak będzie w rzeczywistości, ciężko powiedzieć, bo myślę, że przy tym potencjale ludzkim, który Milwaukee ma, myślę, że spokojnie może stawać oko w oko, czy z Bostonem, czy z Toronto. Najgorzej chyba widzę te matchupy z Filadelfią, właśnie przez to, że Filadelfia ma na przykład Simmonsa i ma Embiida, którym jeśli gdzieś tam zabraknie na przykład Simmonsowi rzutu, to się po prostu rozepnie. I to może być zespół, z którym temu Milwaukee będzie się grało naprawdę ciężko i nieprzyjemnie. Natomiast jeśli chodzi o Indianę, bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał Oladipo w przyszłym sezonie. Czy to nie był taki jednorazowy strzał gościa, który miał wszystkim coś do udowodnienia i naprawdę zagrał sezon jak z nut. Natomiast jedna ciekawostka, na którą ktoś ostatnio zwrócił uwagę, że Oladipo, który no dostał tą nagrodę MIP, który był no bardzo na świeczniku w tym sezonie, on miał niewiele lepsze statystyki niż Chris Middleton. Milwaukee mają na pewno bardzo, bardzo dobrą podstawę w postaci Janisa, którym żyją, którym umierają i wokół którego dzieje się wszystko. Mają Middletona, który jest w gazie. Mają teraz trenera i tam jest dużo elementów, które mogą ze sobą zagrać. Jeśli zagrają, to ja ich widzę na czwartym miejscu, bo no poza Indianą nie widzę nikogo, kto mógłby się z nimi o tą przewagę parkietu, no tak jak mówię, pomijając pierwszą trójkę, nie widzę nikogo, kto mógłby się o tą przewagę parkietu bić, bo no nie wierzę, że nie wiem, no Detroit nagle wystrzeli. Niekoniecznie jestem fanem tego, jak jest zorganizowany Waszyngton. Co się będzie działo w Cavaliers, to myślę, że no nikt nie jest w stanie w tej chwili zgadnąć. Ja Miami myślę, że tutaj będzie najbliżej z tych drużyn. Zabraknie na Miami, na żeby poważnie zagrozić, wydaje mi się, żeby powalczyć o to piąte miejsce, ale z tych drużyn, które wymieniłeś, to widziałbym Miami jako kolejną siłę tutaj na wschodzie, który jakby nie było jednak ubożeje nam. Tak, no z Miami jest tak, że jak źle by w Miami nie było, to oni mają troszeczkę tak jak Spurs. Że jak bardzo by źle tam nie było, jak bardzo te wszystkie przewidywania przedsezonowe źle nie wyglądają, to oni są w stanie w pewnym momencie wrzucić piąty bieg i do tych playoffów wejść. Jeżeli udałoby się grać z przewagą własnego parkietu, jeżeli ten sezon okazałby się naprawdę krokiem naprzód, a mam nadzieję, że takim krokiem naprzód się okaże, no to ta druga runda w optymistycznym scenariuszu jest do zrobienia. Natomiast jeśli w pierwszej rundzie trafią no na kogoś z tej pierwszej trójki, co znaczyłoby, że sezon regularny Bucks kończą na miejscach 6-7-8, czyli troszeczkę poniżej naszych oczekiwań, no to myślę, że może się skończyć po prostu na pierwszej rundzie, tak jak... Myślę, że tu nawet ten wynik w sezonie zasadniczym, jeżeli oni skończyliby na miejscu 6-7-8, patrząc na siłę tych drużyn, z którymi mieliby rywalizować, to trzeba by wtedy ten sezon jednak już zasadniczy zaliczyć jako porażkę. Okej, czy został nam jeszcze jakiś temat do omówienia, bo mam wrażenie, że był kącik wróżki, był kącik pudelka przy transferach, było omówienie pierwszej piątki. No ja czekam z niecierpliwością na te pierwsze mecze preseason. Za dwa dni mamy pojedynek z Chicago. 8, czyli w poniedziałek nad ranem, mamy mecz z Minnesotą. Bardzo jestem ciekaw tego meczu z Chicago, no bo było, nie było tam, być może zobaczymy Jabari'ego Parkera i może już będziemy mogli się troszeczkę bardziej precyzyjnie domyślać tego, jak Milwaukee będzie przystępowało do tego sezonu, jak będzie ustawione, bo dla mnie cały czas to ustawienie jest zagadką. Także dużo ciekawych rzeczy przed nami. Oczekiwania na pewno są niemałe, bo co prawda no Milwaukee gdzieś tam historycznie jakichś tych ogromnych sukcesów w ostatnim czasie nie ma, ale od dobrych kilku lat o nich się mówi, że powinni być wyżej. Że ten wschód jest na tyle przeciętny, na tyle słaby momentami wręcz, że oni powinni mieć tą przewagę parkietu. No i jeśli oni te oczekiwania w tym roku zaczną realizować, świetnie. To jest drużyna, za którą ja trzymam kciuki, bo mam wrażenie, że mogą grać po prostu ciekawą, przyjemną dla oka koszykówkę, no i nie ukrywam, że no, patrzenie na wyczyny samego człowieka alfabetu, czyli Janisa Antetokounmpo, też jest bardzo przyjemne. Także wszystko przed nami. Tak jest, na pewno na League Passie często będą u mnie Milwaukee gościli i będę uważnie śledził ich sezon, bo podoba mi się to, co robi coach Pat i podoba mi się potencjał, który jest w Milwaukee. Mam nadzieję, że wreszcie zostanie uwolniony i wreszcie Milwaukee zagra tak, że będziemy mogli powiedzieć wow,
nie na samą grę Janisa i Chrisa Middletona, tylko na całą drużynę, na ich wyniki. I że dadzą nam dużo radości w tym sezonie. I być może za rok będziemy mówili o Milwaukee już nie jako o kandydacie do tego, żeby się bić o przewagę parkietu, a o kandydacie, o którym mówimy w kontekście na przykład dojścia do finałów konferencji. Bo dlaczego nie? Potencjał osobowy na pewno jest, być może oni po dobrym wyniku też będzie im troszeczkę łatwiej uzupełnić swój skład, bo być może ci wolni agenci troszkę bardziej przychylnym okiem będą patrzeć na to Milwaukee. No i kto wie, no ja trzymam kciuki, oczywiście znając życie wszelkie przewidywania przedsezonowe, bardzo szybko trzeba będzie zweryfikować, natomiast jeżeli wszyscy będą zdrowi i jeżeli wszystkie te elementy, o których mówiliśmy, typu trener i typu ci młodzi ludzie z potencjałem zagrają, myślę, że to może być... Może to jest duże słowo, ale to może być przełomowy sezon dla Bucks. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tak będzie, pomimo tych raczej moich pesymistycznych przewidywań. Mam nadzieję, że się mylę i Milwaukee jednak pograją coś więcej niż pierwsza runda playoffów. Dobrze, Adam, ja ci bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Trochę się rozgadaliśmy. Oczywiście. Również ci bardzo dziękuję. Myślę, że gdzieś po paru meczach, czyli gdzieś może w drugiej połowie października będziemy mogli się spotkać ponownie. Myślę, że dużo tych naszych przewidywań a propos składu, a propos ustawienia będzie już zweryfikowane. Będziemy mądrzejsi o te pierwsze gry. Także co, no pozostaje mi się pożegnać i co, i do usłyszenia. No, trzymaj się. Cześć. Do usłyszenia, cześć.